I szanowni Państwo, witamy Panią Premier, witamy Pana Prezydenta Miasta Płocka, zapraszamy tutaj bliżej sceny. To wszystko służy temu, żeby podziękować Wam za Wasze życie, za Wasze zaangażowanie, za Waszą troskę i za Waszą mądrość. Dzisiaj mądrzy politycy powinni z tej Waszej mądrości czerpać całymi garściami. My podczas Waszych ostatnich obrad w parlamencie wsłuchiwaliśmy się w Wasz głos. I oby tak zostało. Niech ci, którzy uważają dzisiaj, że wszystko wiedzą najlepiej, niech pamiętają o jednym, że oni mogą dzisiaj funkcjonować w polityce dzięki swoim rodzicom, dzięki swoim dziadkom, którzy ich i wykształcili, i dobrze wychowali. Dziękuję bardzo. Pani premier, bardzo, bardzo dziękujemy. Jako prezydent Płocka mogę zapewnić, że tak jak przy współpracy z rządem budowaliśmy orliki, budowaliśmy żłobki, przedszkola, tak na pewno tego rodzaju domy z projektu, programu Wigor Senior także w Płocku powstaną. Dla naszych, dla płockich seniorów. Bardzo, bardzo dziękujemy. Czy doczekali się seniorzy? To jest bardzo istotne, bardzo ważne. Rzeczywiście w Płocku podjęliśmy wyzwanie, projektujemy i będziemy budować domy dla seniorów. Domy przy wsparciu rządowym. Senior Wigor tego programu, tak jakby program dla orlików, teraz jest program dla seniorów. I będziemy realizować te na pewno projekty wspólnie razem z samymi seniorami, bo tu działa Rada Seniora, tu działają bardzo aktywne organizacje skupiające stowarzyszenia seniorów. Jestem szczęśliwy, że wspólnie razem mogliśmy zobaczyć, jak fantastycznie rzeczywiście ta polityka senioralna wygląda. Już niestety nie rządowej, ale samorządowej.